Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.18.2 Forge'a, czyli tak zwaną bazę pod mody tak zwane forge'owe. Jeszcze istnieje coś takiego jak Fabric i wtedy instaluje się Fabric pod mody fabrikowe. Tak to mogę to określić. Po prostu jest to potrzebne w większości do zainstalowania większości modów. O! Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu, zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Forge'a na wersję Minecraft 1.18.2. Klikamy na ten przycisk Installer tutaj i stąd pobieramy plik. Gdy już mamy ten plik, możemy zainstalować i cóż robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%, klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft. Wchodzimy do niego, szukamy folderu versions. Wchodzimy do niego i sprawdzamy, czy w folderze versions mamy folder 1.18.2. Jak tak, to OK, a jak nie, to musimy uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.18.2, to wtedy w folderze versions stworzy nam się folder 1.18.2. No i jak już mamy ten folder, to instalujemy. I cóż robimy? Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik i czekamy chwilę. Czekamy. Jeszcze chwilę. O, i pokazuje nam się takie okno i tutaj nic nie zmieniamy kompletnie, klikamy OK i czekamy, aż nam się pobiorą wszystkie biblioteki i zainstaluje się Forge. To w zależności od tego, jakie kto ma połączenie internetowe, jest albo szybko, albo wolno. U mnie to będzie trwało z jakieś, nie wiem, 7 minut co najmniej. Także widzimy się, jak to się pobierze. No i wyskoczyło okienko Complete, czyli że z sukcesem zainstalował się Forge, zatem klikamy tutaj OK i widzimy, że w folderze Versions stworzył się nowy folder 1.18.2 Forge. Zatem zamykamy to i uruchamiamy Launcher. Gdy Launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy tutaj mamy wybrany profil z Forge'em. Jak tak, to OK, a jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy stąd profil z Forge'em, po czym klikamy Play. Tutaj zaznaczamy, tu znowu klikamy play i czekamy, aż nam się doinstaluje cały Forge do naszej gry. No i mamy stronę startową. Jak widać, Forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy w zakładkę mods, to widać, że Forge jest zainstalowany. A propos zakładki mods, to gdy znowu wejdziemy tutaj i zrobimy OK i wejdziemy w folder roaming i w folder .minecraft, to w folderze właśnie .minecraft, w momencie kiedy uruchomiliśmy właśnie Minecrafta razem z Forge'em, to tutaj stworzył się folder mods i ta zakładka tutaj to reprezentuje ten właśnie folder mods i do tego folderu mods będziemy wrzucać mody, które chcemy zainstalować. Także tutaj właśnie w folderze .minecraft po zainstalowaniu Forge'a pojawia się folder mods i tutaj wrzucamy do niego mody. Oczywiście mody tylko i wyłącznie na Forge'a. Jeżeli instalujemy Forge'a, to używamy modów forge'owych. Jeżeli byśmy instalowali Fabrika, to byśmy używali modów fabrykowych. No i w zasadzie to nie ma sensu uruchamiać teraz nowego świata, ponieważ Forge nic nie dodaje. On jest tylko po to potrzebny, żeby móc instalować mody. Także wychodzimy z gry i ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i do następnego. Pa, 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 Causów 102.